Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejne wycinanki prasowe czasu pandemii, a dzisiaj głównie o tym przy okazji analizy jeszcze czterech tygodników opinii. Czym właściwie ma być prasa tygodniowa, prasa opinii? Czy odgrzewanym kotletem, czy analizą, antycypacją, a może tylko czytadłem? O tym za chwilę. Przed chwilą postawiłem pytanie, czym ma być prasa opinii, prasa tygodniowa, czy odgrzewanym kotletem, czy próbą jakiegoś wybiegnięcia w przyszłość, czy może po prostu tylko czytadłem. I akurat z tego tygodnia wszystkie cztery tygodniki świetnie się do tej analizy nadają, bo można na nich pokazać wszystkie przykłady. Znaczy, pierwszą niewątpliwie rzeczą jest to, że mamy do czynienia z ostatnim numerem Wprostu. On jest taki, znowu taką okładką niesłychanie oszczędną, aż łza się wokół zakręciła. Ja przypomnę, Wprost zaczął się w stanie wojennym, no i kończy się też w swego rodzaju stanie wojennym. Także to jest ciekawa klamra. Żegnam ten tytuł niestety bez żalu, na co dowodem już jest to, że obok wstępniaka odchodzącego, wyrzuconego z pracy redaktora naczelnego, wypowiada się wydawca tego pisma, pan Michał Lisiecki, tym razem z drugim imieniem, Michał Maciej Lisiecki, który taką oto nam wciska ciemnotę, że on zamyka ten tygodnik, dlatego że chce być pierwszym polskim wydawcą, który zbuduje ofertę produktów z zerowym śladem emisji węglowej. Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Czyli o to chodzi, że po prostu no, nie będzie drukował, nie będzie zaśmiecał, wszystko będzie w internecie. Problem w tym, że Wprost niestety bardzo często zaśmieca u nas nie śladem węglowym, tylko niską jakością dziennikarstwa, choć było tam kilku bardzo dobrych dziennikarzy, to uczciwie przyznam. Czy też nie tylko niską jakością dziennikarstwa, ale przede wszystkim zmienianiem dziennikarstwa w kryptoreklamę i w jakieś dziwne interesy biznesowe. No i właśnie kolejny taki interes pan Michał Lisiecki sobie kręci. Do tego dodaje jeszcze takie wspaniałe hasło: bądź zmianą, którą chcesz ujrzeć jutro na świecie. Rozumiecie państwo? Ja nie, ale brzmi po prostu jak z podręcznika ekonomii. I dowód na to, że nie warto żałować Wprostu, no kilka dowodów. Taki pierwszy z brzegu, rozmowa z jakąś dietetyczką i psycholożką, która daje nam oto taką radę. Pyta dziennikarki, wiesz co pomaga opanować podjadanie? Chodzi o ten stan, że siedzimy zamknięci w domu, więc prawda, coś odruchowo, bezustannie jemy. Dziennikarka odpowiada, szczerze mówiąc, nie wiem. Na co pani dietetyczka i psycholożka mówi? To, że sobie na nie pozwolisz. Jeśli upieczesz brownie i nie zakażesz sobie jedzenia tego ciasta, okaże się, że fascynacja nim jest mniejsza. Jeden kawałek ci wystarczy. Nie wiem jak państwo, ale ja czy sobie zakazuję, czy nie zakazuję. Zawsze się to kończy tym, że to brownie albo jakiekolwiek inne otwarte opakowanie wchrzaniam po prostu w kilka albo kilkanaście minut. Jeżeli takie rady mają mi dawać tygodniki opinii, to ja dziękuję. To ja wolę sam sobie coś wymyślić. Kolejna rzecz, która mną, muszę powiedzieć, wstrząsnęła, to jest antykryzysowy poradnik dla przedsiębiorców, w którym jakiś wybitny specjalista z kolei szczerze i wprost mówi, że w związku z kryzysem, w związku z tym, no, że rzeczywiście produkcja firmy, biznes nie ma lekko i nie będzie miał jeszcze lekko przez jakiś czas, co należy zrobić, co robi mądry biznesmen. Ja nie wiem, czy państwo mi uwierzą, ale to jest naprawdę cytat. Należy jak najszybciej położyć obecny biznes z jednoczesnym minimalizowaniem strat, bo takowe na pewno będą i z tym trzeba się pogodzić. Póki więc można, należy wynieść wszystko, co cenne z walącego się przedsiębiorstwa. Jakiś dziwnym trafem nie ma tutaj nic mowy o tym, że to przedsiębiorstwo to nie jest tylko biznesmen i jego kapitał, tylko to są ludzie, którzy w nim pracują. Ale cóż się będziemy przejmować, ale też dlaczego się dziwić wydawcy Michałowi Lisieckiemu, że taką poradę zamieszcza. On właśnie z tej porady skorzystał, likwidując pismo i wywalając większość zapewne redakcji w jakiś niebyt, czy też wprost mówiąc na bruk. Dziennikarz dzisiaj raczej nie znajdzie pracy.
Czy wreszcie ostatnia rzecz, to taki powiedziałbym klasyczny materiał wprostowy, wzruszający tekst o tym, jak polski biznes rusza na odsiecz, nam wszystkim w walce, jak on rusza. Orlen przeznaczył 10 milionów dla szpitali. No, to chyba tyle, co prezes Orlenu zarabia, nie? Straszliwe pieniądze. Enea przekaże 2 miliony 100 tysięcy złotych na wsparcie szpitali. Któż tu jeszcze? Santander wprowadził możliwość wnioskowania o karencję w spłacie kapitału kredytów. No po prostu się wzruszyłem na ten Santander. Jacy szlachetni. Wprowadził możliwość wnioskowania o karencję. Albo na przykład Żabka zafundowała 6 tysięcy przegród z pleksji dla swoich pracowników. No nie tyle pracowników, co franczyzobiorców, zdaje się. No ale rozumiem, że zrobiła to dlatego, że ponieważ to są małe firmy rodzinne de facto, no to jeżeli by umierały, nie daj Boże, a przynajmniej zarażały się koronawirusem, to sieć musiałaby zamykać kolejne placówki, czyli zaczęłaby tracić. Strasznie się wzruszyłem tymi 6 tysiącami przegród z pleksji. To na pewno jest straszny pieniądz i należy niewątpliwie Żabkę bardzo za to chwalić. Z prostem, proszę Państwa, żegnamy się ostatecznie już. Do widzenia. Newsweek. Niestety jest on znowu trochę przykładem takiego pisma, które jest odgrzewanym kotletem. Czy też na pewno to Państwo braliście, a teraz szczególnie, kiedy cały czas siedzimy w domu, to nawet może być częstsze zjawisko, trzeba zrobić jakiś obiad i zaglądamy do lodówki i bierzemy to wszystko, co już za chwilę się może popsuć, tak? I próbujemy z tego komponować coś, jakąś kompozycję. Dobra kucharka jest w stanie czasem zrobić coś nawet smacznego, ale niekoniecznie. Znaczy świadomość jednak, że zjadamy jakieś bliskie popsuciu się resztki, nie wpływa raczej ani na dobry apetyt, ani na dobre samopoczucie. A tak niestety jest ze sporą częścią tekstów w Newsweeku. Dobrze i przyzwoicie napisanych. I ilustruje to trochę problem tygodników opinii, o którym ja już kilkakrotnie mówiłem, ale muszę to ciągle powtarzać. Mi przynajmniej jako czytelnikowi do niczego nie jest potrzebny tygodnik, który de facto mówi mi to wszystko, co ja w ciągu ostatniego tygodnia dowiedziałem się z internetu, z Facebooka, z Twittera, czy też z prasy codziennej albo z portali internetowych. A takie mam wrażenie niestety w różnym stopniu, ale dotyczy to niestety właściwie wszystkich tygodników, że to jest główny pomysł taki. O czym to ludzie mówili w zeszłym tygodniu? O tym i o tym. No to zrobimy o tym tekst. Tylko po co mi to? Ja już to wiem. Owszem, w tych tekstach bywa czasem, że pada jakieś dodatkowe jedno czy dwa zdania informacji, ale pisać całe strony rzeczy, o których właściwie wszyscy już wiedzą, a na pewno wiedzą ci, którzy sięgają do tygodników opinii. Bo oczywiście jest zapewne taki potencjalny czytelnik, który mało koresponduje z rzeczywistością i dla którego taki tygodniowy przegląd wydarzeń minionych byłby korzystny. Ale on nie kupuje tygodnika opinii, jestem pewien. On w ogóle mało co kupuje, jeżeli to korzysta z rzeczy bezpłatnych. A tutaj na przykład mam oczywiście kolejne teksty o różnych aspektach koronawirusa, i się dowiaduje rzeczy wyłącznie takich, o których już wielokrotnie słyszałem. Po co mi to? Dla kogo to jest? Podobnie o wyborach. Będą, nie będą i znowu właściwie to samo, co już było przemiędlone 1000 razy. Albo dwie rzeczy, za które jednak Newsweek mogę pochwalić. Jedno to jest dość wstrząsający bohater, bo to jest wywiad z przedsiębiorcą pogrzebowym, no tyle w kontekście pandemii, więc więcej Państwu nie będę zdradzał, bo to byłoby nie fair. I drugi to jest bardzo przyzwoity informacyjnie tekst o tym, co się dzieje w Iranie, który należy niestety do krajów najbardziej wystawionych na pandemię, z jednym cytatem, bo nie muszę chyba Państwu mówić, z czym się nam to może w Polsce kojarzyć. Wielu Irańczyków wierzy w to, co słyszy w meczetach i w telewizyjnych przesłaniach duchownych. A tam mówią, że już sam pobyt w mauzoleum Fatimy al-Masumy, bezgrzesznej, w Komie, uodparnia na koronawirusa albo przyspiesza wyleczenie. Znacie? Znamy, tak. Tylko, że to jest państwo ajatolachów, Iran.
Persja. Wspaniała, wielka kultura. I również ciekawy, i tu się odniosę do tego, o czym mówiłem. Otóż wcale mi nie przeszkadza, jeżeli tygodnik opinii daje mi coś, co ja nazywam czytadłem, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Czyli po prostu jakiś sam w sobie ciekawy materiał dotyczący czy to teraźniejszości, czy bardzo często przeszłości. Bywają w tygodnikach świetne materiały o historii. I ten poniekąd taki jest. To jest rozmowa z Wojciechem Raduchowskim-Brochwiczem, czyli swego czasu wysokim urzędnikiem z kontrwywiadu polskiego, ale już za niepodległości. I to jest o operacji Most, kiedy w latach 90-92 przez Polskę 42 tysiące Żydów z Rosji dotarło do Izraela. Bardzo ciekawa rzecz, nieznane różne fakty i informacje, bardzo to polecam. Ale na koniec jeszcze niestety materiał, który mnie strasznie rozczarował. Otóż Newsweek kontynuuje serię dużych wywiadów z kandydatami na prezydenta ciągle. Tym razem to jest pan Krzysztof Bosak z Konfederacji. Tylko takie mam wrażenie, że dziennikarze Newsweeka, jest ich cała trójka, łącznie z redaktorem naczelnym, jakby już w gruncie rzeczy wiedzieli, że cała ta kampania jest bez sensu i nie chciało się im tych rozmów przeprowadzać, no a muszą, bo zaczęli serię, no to trzeba ją jakoś skończyć. Bo jest tak, że pan Bosak, choć bardzo się stara być bardzo kulturalny i taki cywilizowany, nie powiem europejski, bo do Europy oczywiście się odcina, tylko że oni w ogóle nie reagują na to, co on mówi, a mówi różne rzeczy dziwne. Mówi o tym, że Unia Europejska nic nie zrobiła w sprawie pandemii. To bzdura. Znaczy, po pierwsze, wiadomo, że Unii po prostu państwa narodowe nie dały uprawnień do bardzo wielu różnych działań i to fatalnie, to się mści w tej chwili, ale też Unia zrobiła różne rzeczy. Czy dziennikarze, trójka wybitnych, naprawdę, mówię to bez ironii, dziennikarze Newsweeka reaguje? No to nie reaguje. I tak to się powtarza niestety w kilku różnych miejscach, więc słabo. Znaczy, chyba takich wywiadów po prostu już nie ma sensu publikować. No, temu Newsweekowi trójka z plusem, powiedziałbym. Przegląd, zawsze ten biedniejszy brat innych tygodników, co widać niestety po tej nieszczęsnej szacie graficznej, ale ma kilka ciekawych rzeczy. Przede wszystkim bardzo ciekawy Jakuba Dymka tekst, którym zwraca uwagę, jak to czołowi wyznawcy neoliberalizmu, którzy zawsze mówili, że niech to państwo się od nas odwali. Wolny rynek, kapitalizm sam świetnie działa, jak najmniej państwa. A tu już się raptem okazuje, takie tuzy neoliberalizmu jak Robert Gwiazdowski czy jak Tomasz Wróblewski raptem piszą, że państwo natychmiast musi dawać bardzo duże pieniądze biznesowi, bo inaczej ten biznes nie przeżyje. No to jak, panowie? No zdecydujcie się na coś. Jak trwoga, to do Boga, tak? Jest również ciekawy materiał, i takich mi właśnie brakuje, w którym o znanej co prawda sprawie testów, tak? Bezustannie to też międlimy, są, nie ma, są stosowane jak należy, nie są i tak dalej. Tu mamy trochę pogłębioną informację, która pozwala nam, powiedziałbym, mniej fejkować, mniej fantazjować, a bardziej się jednak skupić na czymś konkretnym. I wreszcie ostatnia rzecz, za którą warto pochwalić przegląd, to jest cały blok tekstów pokazujących nam, jak pandemia i sposób jej zapobiegania czy ograniczenia funkcjonuje w różnych krajach. I tu mamy po kolei dobre informacyjne teksty, jak jest we Włoszech w tej chwili, ale z różnymi szczegółami, których przynajmniej ja wcześniej nie znałem. Jak jest w Czechach i na Słowacji, i jak jest wreszcie w Austrii oraz jak jest w Ameryce Południowej, takim kontynencie, na którym chyba na ogół w ogóle zapominamy, że on istnieje, bo to gdzieś strasznie daleko, poza tym, że Gombrowicz tam kiedyś mieszkał. A tutaj bardzo solidna korespondencja z Ameryki Południowej, no trochę nas wpisująca w świat, bo problem jest taki, że polskie media, ale niestety też często tygodniki opinii są strasznie prowincjonalne. Więc jeżeli raptem mogę porównać na przykład to, co wiem na temat Polski z tym, co się dzieje i w krajach ościennych, i w krajach bardzo odległych, to po prostu widzę wtedy sens kupowania takiego tygodnika opinii. No i Lendecer Polityka, która wyszła chyba z tego pojedynku, o którym mówiłem, między odgrzewaniem kotleta, a jednak czymś nowym i ciekawym, zdecydowanie najbardziej obronną ręką.
Choć oczywiście jakiś niestety hołd powtarzaniu, odgrzewaniu tych kotletów złożyła. Jest to o tym, jak jest źle w służbie zdrowia. Wiemy to, wiemy to. Po co to jeszcze raz opisywać? Opato kampanii znowu, czyli tej absurdalnej kampanii, czy też, choć to już jest trochę lepszy materiał, co z gospodarką wobec tej tarczy, którą rząd Morawieckiego stworzył. I tu jest rzeczywiście już trochę ciekawych informacji, bo proszę pamiętać, zapewne większość moich słuchaczy bardzo się interesuje polityką i sprawa wyborów jest dla nich jedną z kluczowych, a może najważniejszą. Naprawdę dla milionów zwykłych ludzi, nie mówię o tym tam złośliwie nazywanym suwerenem, najważniejszy jest ich byt, ich bezpieczeństwo fizyczne i ich zdrowie. I zdają sobie oni już sprawę z tego, że za chwilę po prostu mogą nie mieć za co żyć. Gospodarka głupcze w przypadku tygodników w takim okresie jest bardzo ważnym hasłem, a tutaj na przykład dowiedziałem się, że z jednych z badań wynikało, że ponad 60% Polaków już obawia się utraty pracy. To jest tak naprawdę główny problem. Jest coś takiego jak piramida Maslowa, na której te podstawowe rzeczy jak bezpieczeństwo, jak zapewnienie sobie i bliskim bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa zdrowotnego są absolutnie podstawowe. Dopiero te inne, o które my walczymy, są wobec nich jakoś tam wtórne. No niemniej brawo, że się tym polityka zajęła, ale absolutną perłą tego numeru polityki jest lekcja ekonomii właśnie, bo tak nazywa się wywiad Jacka Żakowskiego z profesorem Wojciechem Kopczukiem. To jest profesor ekonomii Nowojorskiego Uniwersytetu Columbia. Jeden, zdaje się, z tego co wiem, z tych, którzy są Polakami, bardziej, że tak powiem, wziętych ekonomistów na świecie. I to jest znakomita rozmowa o tym, co jest najważniejsze. Czyli jak powinny rynki i państwa reagować na to, co się dzieje. Oczywiście, żeby było jasne, ta rozmowa nie daje żadnej czarno-białej odpowiedzi. Tak wolno, a tak nie wolno. W tego typu piekielnie trudnych sprawach, w sytuacji, którą po raz pierwszy świat przeżywa, nikt nie da gotowej recepty. Ale jeżeli chcemy być przygotowani na różne możliwości, to musimy mieć jakąś wiedzę na ten temat. A polska wiedza ekonomiczna, jak obserwuję na Facebooku, jest na poziomie przerażającym. Jest jakimś dość bełkotliwą zbitką paru cytatów z Margaret Thatcher czy Ronalda Reagana albo Leszka Balcerowicza i to wszystko. Bezustannie porównujemy tę państwową ekonomię, system monetarny, politykę finansową do sytuacji gospodarstwa domowego albo małej firmy. Nic bardziej mylnego. To jest zupełnie inna dziedzina życia, powiedziałbym. I ta rozmowa, ja od razu powiem, Kopczuk nie jest żadnym lewakiem. Kopczuk się deklaruje, że jest na przykład wielbicielem Margaret Thatcher. Ale jest niesłychanie ciekawa. Zresztą we wtorek wieczorem 31 marca profesor Kopczuk będzie uczestniczył w panelu organizowanym przez Concilium Civitas, którego jest członkiem i w którym właśnie tenże sam Jacek Żakowski z profesorem Kopczukiem, jeszcze dwójką innych wybitnych polskich ekonomistów, właśnie będą rozmawiali o pandemii versus gospodarka. To będzie można odsłuchać oczywiście też później. To pierwsza z takich debat. Myślę, że to jest szalenie ważne, żebyśmy w takich sprawach mieli jakąś orientację, a na zachętę samo zakończenie tej szalenie ciekawej rozmowy. Żakowski mówi, może wyjdzie z tego jakiś lepszy kapitalizm i lepsza demokracja. Michael Sandel wyraża w New York Timesie nadzieję, że po kryzysie każdy Amerykanin będzie miał ubezpieczenie zdrowotne. Andrew Scott pisze w Politico, że ten kryzys przyczyni się do końca populizmu w wydaniu Trumpa, Johnsona i innych. Mariana Mazzucato ogłosiła w Guardianie powrót państwa zdolnego przeciwstawić się rynkom. Takich nadziei jest dużo. Czy z tego, że tylu konserwatywnych ekonomistów podpisało taki list napisany w konwencji New Dealu, wynika, że coś się zmieni? Pyta Jacek Żakowski. A profesor Kopczuk odpowiada, ja mam wolnorynkowe poglądy i w normalnych czasach nie jestem skłonny automatycznie polegać na rządzie w rozwiązywaniu problemów. Ale ta sytuacja jest bardzo wyjątkowa. Przed takim kryzysem nikt nie może się zabezpieczyć. Tylko państwo może nas przed czymś takim ubezpieczyć.
Gorąco jeszcze raz polecam, bo to kapitalny wywiad, mam nadzieję, że nie pierwszy i że polityka będzie serię takich poważnych rozmów wpisujących nas też w to, o czym się mówi na świecie, bo nasz problem polega na tym, że my się zastanawiamy nad tym, czy iść na wybory 10 maja, czy nie iść na wybory, których i tak nie będzie, moim zdaniem. Natomiast świat dyskutuje o szalenie ważnych sprawach. Jeżeli nie chcemy, żeby nasza chata była tylko z kraja, jeżeli nie chcemy być prowincjuszami, to właśnie tygodniki opinii są od tego, żeby nas informować, o czym się rozmawia na świecie, a robią to bardzo rzadko i w bardzo niewielkich dawkach, choć akurat Żakowski jest tu bardzo pięknym wyjątkiem. I drugi materiał z polityki, który jest materiałem kapitalnym moim zdaniem i wysokiej użyteczności publicznej, to jest tekst Violetty Krasnowskiej, którym ona przestrzega przed falą nowych oszustw, jakie w tej chwili zaistniały. To są niby różne odmiany znanych nam oszustw, na przykład na dziadka i tak dalej, na wnuczka, przepraszam. Natomiast to nie przelewki. Być może państwo, którzy mnie słuchacie, jesteście tak doświadczeni, że nikt was nie nabierze, ale czy jesteście pewni, że wasi może trochę prości znajomi czy sąsiedzi, wasze babcie albo dziadkowie też? Mały przykład. Jedno, przed drzwiami pojawiają się nieznajomi w kombinezonach. W rękach mają sprzęt do oprysków. My z sanepidu do dezynfekcji mieszkania. Tłumaczą. Wyjaśniają, że ich akcja jest niezbędna, bo w sąsiedztwie wykryto koronawirusa. Wszystkie lokale w pobliżu należy odkazić. Domownicy na czas dezynfekcji, takie są procedury bezpieczeństwa, muszą oczywiście opuścić lokal. Pod nieobecność właściciela ekipa dezynfekcyjna czyści lokal z gotówki i precjozu. Także to jest też bardzo właśnie ważna rola prasy, ostrzegać, no, choć niestety elitarna dość publiczność polityki to pewnie za mało, ale dlatego naprawdę dla takich tekstów warto prenumeratę polityki przynajmniej w internecie zdecydowanie sobie wykupić, ale też znowu kolejny ciekawy tekst, nie powtarzający wcale tego, co wiemy, o sytuacji handlu. I na przykład, bo jest tu bardzo wiele różnych ciekawych wątków, o tym, że niekoniecznie należy z takim z radością czekać na to, co rząd zapowiada, że zacznie kontrolować ceny, że je ustali na stałe, bo to jest bardzo skomplikowana rzecz. Oczywiście jest mnóstwo niestety oszustów w handlu, którzy żerują na naszych potrzebach i na naszej naiwności, podbijają ceny niewiarygodnie. No, znany problem maseczek, czy różnych żeli, czy płynów antywirusowych. Natomiast jest też tak, że handlowi rosną różne koszty, zupełnie niezależnie od niego, i że w związku z tym ustalenie sztywnych cen, i to sztywnych cen, jak przewiduje się, ustalonych na podstawie cen gdzieś tam w ogóle z zeszłego roku, może się skończyć fatalnie, bo wiadomo, czym to się wtedy kończy. To się wtedy kończy tym, że tego towaru nie ma po prostu w sklepach. Warto o tym wiedzieć i mieć tego świadomość, ale też są jeszcze dwie rzeczy z kategorii czytadeł, o których też mówiłem, które mogę w polityce polecić. Jedna to pewnie państwo słyszeli o jakimś takim nieznanym w Polsce miliarderze niemieckim, który postawił się Trumpowi, który chciał za $1 miliard kupić jego firmę, która za chwilę może już wytwarzać szczepionki przeciwko koronawirusowi. I twardo temu Trumpowi powiedział nie. I tu się dowiadujemy, co to jest za pan. Pan Dietmar Hopp. Ciekawa historia życiowa. A druga rzecz, po pierwsze, to fragment nowej książki Grzegorza Rzeczkowskiego, znakomitego dziennikarza polityki. No, dość powiem, jaki jest tytuł. Katastrofa posmoleńska, kto rozbił Polskę. Ta książka będzie zresztą w sprzedaży również z Polityką za tydzień. Rzeczkowskiego mogę w ciemno polecić. Nie znam, nie przeczytałem nigdy złego jego tekstu, a temat jest taki, że fantastyczny. Czy też właściwie w kategoriach trochę czytadła, ale bardzo na czasie. Otóż Polityka odkryła, że gdzieś daleko w wielkim świecie są dwie Polki w dwóch różnych miejscach, bardzo daleko od Polski, które stoją na czele zespołów, które badają, jak pokonać koronawirusa. Historię dwóch fantastycznych kobiet, jednej pani doktor, drugiej pani profesor. Aktualne czytadło, bo czytadła to też jest, jeżeli są dobrej jakości, dobrze napisane i dobrze trafione,
też są taką rzeczą, taką sprawą, takim tematem, który ja przynajmniej w tygodnikach opinii przyjmuję z dziką radością, bo też już nie jestem w stanie czytać wyłącznie o rzeczach strasznych. Po prostu dobra lektura nie zawsze ma się siły i czas na grubą książkę, więc dobra lektura kilku stron w tygodniku to jest coś, czego i sobie, i Państwu życzę. Dziękuję.